George Soros i Unia atakują Węgry. Fidesz stawia mocne zarzuty. Unia Europejska i organizacje George'a Sorosa atakują Węgry i chcą ukarać kraj za to, że nie chciał przepuszczać imigrantów, stwierdziła w środę rządząca na Węgrzech partia Fidesz. Rzecznik frakcji parlamentarnej Fideszu Janos Halasz oświadczył na konferencji prasowej w Budapeszcie, że strzegący granicy węgierscy policjanci i żołnierze są atakowani kłamstwami, a kłamstwa te są pisane przez ludzi Sorosa. Halasz oświadczył, że kilka organizacji Sorosa, na przykład Amnesty International czy Węgierski Komitet Helsiński, we wspólnym oświadczeniu potępiło wzmocnienie prawnej ochrony granicy węgierskiej i wezwało UE do wystąpienia przeciwko Węgrom. Według niego te proimigracyjne organizacje w ten sposób znów tylko leją wodę na młyn migrantów i zachęcają ich do nielegalnej imigracji, konfrontacji z władzami oraz łamania prawa. Według Halasza jest to nie do wytrzymania. Jak zaznaczył, ten, kto przybywa na Węgry, musi przestrzegać węgierskich praw. Zgodnie z przyjętą we wtorek przez parlament węgierski ustawą podczas obowiązywania stanu kryzysowego spowodowanego napływem migrantów wnioski o azyl będzie można składać co do zasady tylko osobiście, w strefie tranzytowej na granicy węgierskiej i tam też wnioskodawcy będą musieli przebywać do czasu zapadnięcia prawomocnej decyzji w ich sprawie. W tym czasie strefę tranzytową będzie im wolno opuścić tylko wyjeżdżając z Węgier, w przypadku obecnie istniejących stref tranzytowych do Serbii. Dotyczy to także pozostających bez opieki młodych ludzi w wieku od 14 do 18 lat. Amnesty International skrytykowała tę ustawę, uznając, że łamie ona prawo międzynarodowe. Przyjęte nowelizacje stanowią kolejne przykłady agresywnego trendu polegającego na tym, że Węgry mają za nic prawa uchodźców i imigrantów, oświadczyła wicedyrektor AI na Europę Gori Van Gulik. AI zaapelowała w związku z tym do UE o podjęcie działań i pokazanie Węgrom, że niezgodne z prawem i nieludzkie posunięcia mają swoje konsekwencje. Wcześniej grupa węgierskich organizacji praw człowieka, w tym AI i Węgierski Komitet Helsiński, zaapelowała do parlamentu, by nie przyjmował ustawy. Sygnatariusze napisali, że sytuacja i tak jest niepokojąca, bo od zbudowania ogrodzenia na południowej granicy Węgier w 2015 r. coraz więcej doniesień świadczy o stale rosnącej przemocy na granicy serbsko-węgierskiej, między innymi ze strony policjantów. Halasz wyraził też w środę opinię, że brukselscy biurokraci nadal reprezentują proimigracyjne stanowisko, a UE znów chce ukarać Węgry, bo nie przepuszcza imigrantów. Tymczasem, mówił, chroniąc węgierskie granice, chronimy także granice Europy. Na tej samej konferencji prasowej sekretarz stanu w biurze premiera Węgier Viktora Orbana, Bencetuzzą, ocenił, że wiele państw członkowskich UE prowadzi podwójną politykę, czego przykładem może być to, że, jak powiedział, kanclerz Niemiec Angela Merkel domagała się, by z Węgier nie przybywało do UE więcej nielegalnych imigrantów, można to osiągnąć tylko w jeden sposób, jeśli na Węgry także nie będą przybywać nielegalni imigranci, oświadczył. Dodał, że ważnym krokiem w tym kierunku było przyjęcie we wtorek ustawy wzmacniającej prawną ochronę granicy.